Czaple siwe. Czaple mają bardzo charakterystyczną sylwetkę w locie. W Polsce dopuszcza się odstrzeliwanie czapli na terenach zamkniętych ośrodków hodowlanych ryb. Hodowcy ryb, właściciele stawów uważają, że czaple zjadają dużo ryb, a jeszcze więcej uszkadzają swymi ostrymi, silnymi dziobami. Dzienne zapotrzebowanie dorosłej czapli na ryby wynosi 300-500 gram, ale są to drobne ryby w wymiarze 10-25 cm. Chociaż bywa, że ptak atakuje i wydobywa z wody nawet półkilogramowego karpia, którego potem nie potrafi połknąć. Można więc sobie wyobrazić oburzenie właścicieli stawów, gdy widzą martwe, młode karpie pokaleczone przez czaple. Potrafią one żerować do późnego wieczoru i dopiero gdy zapada już ciemność, odlatują w kierunku kolonii lęgowej, by wylądować na spoczynek na szczycie drzewa przy akompaniamencie hałaśliwego protestu sąsiadów. Największe kolonie lęgowe w Polsce liczą po kilkaset gniazd, duże kolonie i często zlokalizowane w sąsiedztwie kolonii lęgowych kormoranów. Gniazda mieszczą się wśród suchych gałęzi wysokich drzew. Dorosłe czaple w szacie godowej mają białawe, wydłużone pióra na piersi i barkach. W sezonie godowym mają dziób różowo-pomarańczowy, a poza nim żółtawy. Takie młode są bardziej jednolicie szare. Występowanie. Zasiedla w kilku podgatunkach bardzo rozległe obszary Europy, Azji, Afryki. Lokalnie bywa dość liczna, wyrządza szkody w stawach. Głównie lęgowiska w Polsce znajdują się na niżu, zwłaszcza w sąsiedztwie zbiorników rybnych. Lęgi. Gniazdują w koloniach lęgowych, z reguły w konarach wysokich drzew. Pojawiają się tam na początku marca. Samica pod koniec marca składa 3 do 5 bladoturkusowych jaj, z których wysiadywanie trwa 25-26 dni. Pisklęta są pokryte brązowo-szarym puchem, tylko na brzuchu białawym. Przebywają w gnieździe około 50 dni, a później jeszcze 2-3 tygodnie na drzewach w kolonii lęgowej, dokarmiane przez rodziców. Czapla może gniazdować w luźnych koloniach, a zimą łączy się stada liczące nawet kilkaset osobników. Może przystępować do lęgów nawet na bardzo małych, bezrybnych zbiornikach wodnych. Pokarm, głównie niewielkie ryby, poza tym owady, mięczaki, gryzonie, okazjonalnie pisklęta innych ptaków. Czapla siwa. Wymiary, długość ciała wynosi od 85 do 100 cm. Rozpiętość skrzydeł 155-175 cm, a masa ciała od 1,2 do 3 kg. Długość ogona to 16 do 18 cm, dzioba 111-125 mm. Wygląd zewnętrzny. Ubarwieniem czapla siwa przypomina żurawia, ale jest od niego mniejsza i ma inną sylwetkę.
Nie występuje dymorfizm płciowy. Głowa biała, z czarnymi bokami, ciemienia i ozdobnymi piórami na potylicy. Skrzydła, wierzchnia, ciała i ogon szare. Końce skrzydeł zaokrąglone. Długa szyja biaława, z rzędami czarnych kresek, układających się pionowe linie. W sezonie lęgowym na grzbiecie jasne, wydłużone barkówki. Na nasadzie skrzydeł czarna plama, a po bokach ciała czarny pasek. Nogi długie, żółtawo-brązowe. Młode osobniki mają ciemniejszy dziób i nogi. Są całe bardziej szare i mają ciemny wierzch głowy. Sposób położenia szyi przez czaplę siwą może wydawać się nienaturalny. Może ona jednak bez trudu bardzo mocno wyginać szyję. Dzięki specjalnej budowie kręgów szyjnych. W dwóch miejscach na szyi występuje także coś w rodzaju stawów. Czaple siwe mają jednak problemy z wyginaniem szyi na boki i nie byłaby w stanie sięgnąć dziobem do gruczołu kuprowego. Posiada ona pióra pudrowe, z których łuszczą się rogowe łuski i rozprowadzane po innych piórach chronią je przed wilgocią. Najwięcej piór pudrowych znajduje się na bokach ciała i na piersi, ponieważ czapla może tam łatwo sięgnąć zarówno dziobem, jak i łapami. Czaszka. Czaszka czapli siwej mierzy od 168 do 185 mm, dziób stanowi 66 do 67% długości czaszki. Pierzenie. Dorosłe pierzą się od czerwca do listopada, młode od września do lutego. Występowanie. Środowisko. Środowiskiem życia tego gatunku są płytkie wody przy jeziorach, rzekach, trzcinowiska. Gniazduje zazwyczaj w pobliżu wód słodkich. Na wybrzeżach pojawia się tylko zimą. Ich liczbę ocenia się na 9 tysięcy do 10 tysięcy. A czaplińców na około 250. Częściej widywane są w pazie polskich jezior. Podczas łagodnych zim więcej osobników pozostaje w kraju, podobnie jak inne populacje europejskie, nad dużymi, niezamarzniętymi zbiornikami wodnymi. Przyloty w marcu, kwietniu i sierpniu, wrześniu. Pożywienie bardzo rozmaicone, są to głównie ryby, poza tym drobne ssaki, małe ptaki, żaby, ślimaki, skorupiaki, węże. Potrafi także w locie łapać owady. Zimą na polach szuka myszy, szczurów oraz dżdżownic. Dziennie czapla siwa zjada od 300 do 500 gramów pokarmu. Zjadane przez nią ryby mają długość od 10 do 25 cm. W trakcie polowania czapla siwa brodzi w wodzie majestatycznie i powoli, aby nie płoszyć ryb. Stoi także na jednej nodze, cierpliwie patrując ryb, a gdy jakaś płynie na mieliznę, szybkim wyrzutem dzioba chwyta ją i połyka.
Wypluwki czaplej siwej są mocno sprasowane, mają długość 45 do 85 mm i szerokość 25 do 40 mm. Zdobycz połyka w całości albo rozczłonkowaną na duże kawałki. Ryby stanowią podstawę pożywienia. Jest ostrożnym ptakiem. Zazwyczaj widywany pojedynczy osobnik albo kilka ustawionych w linii wzdłuż brzegu, gdy wypatrują zdobyczy. W trakcie polowania długo pozostaje bez ruchu, nawet kilka godzin.